Każdy lubi wesołe przedstawienia i wesołe postaci w wesołych przedstawieniach. Niestety, czasem tak bywa w życiu, że wcale nie jest wesoło. Jestem księżniczka Damroka. Miałam męża Racibora, ale on nie żyje. Zginął na wyprawie. Obiecałam sobie, że już nigdy nie wyjdę za mąż. Ale czy na pewno? Na pewno. To mój tata, Świętopęk. Tata uważa, że nie można się za długo smucić i że trzeba iść do przodu. Przecież to bez sensu, powiedziała Darosława, moja opiekunka od wczesnego dzieciństwa. Mistrzyni zaklęć i zielarstwa. Jasne, że to bez sensu. Kiedy stało się coś smutnego, nie można udawać, że wszystko jest okej. Właśnie, ale... Wpadła na pewien pomysł. Mam wyjść za mąż? Oj, mam nie, no ale ty ciągle żyjesz w domu, w którym wszystko przypomina ci twojego męża. Może powinnaś się przeprowadzić? Przeprowadzić? Ale dokąd? No, jest mnóstwo miejsc na świecie. Uczuję ci krótkie wycieczki. Patrz, może Grecja? Słońce, oliwki, hektary plaży, wszystko, co tylko pani sobie zamarzy. Daleko? Bliziutko, bliziutko, wręcz jakby za płotem, tylko że trzeba polecieć samolotem. Może gdzie indziej? To takie wieżowce. Owce? Wieżowce. Me? No takie domy, gdzie będą drapać chmury. Drapać chmury? Ale po co? Dla się bawi. Dziękujemy bardzo. Ale podobało mi się. Duże przestrzeni. Pola? Łąki? No to przecież. Przecież u nas wszystko. Błeda, błere, dolesne. Nie do końca rozumiem. A pani nie Kaszubka? Kaszubka, ale widzowie nie rozumieją. Widzowie? No, tamci. A, to będziemy mówić po polsku, zapraszamy do nas. A ludzi dużo? Jak się chce, to dużo, a jak się nie chce, to można iść do lasu i przez całego dzień się nikogo nie spotka. No dobrze, to jak nazywa się wasza miejscowość? Chmielno! Szczęść Boże, aby słyszałeś, jak się te słowa i krowa odzieliła? To są bardzo dobre, to nie było takie. Widzowie nie rozumieją po kaszubsku. Przepraszam. A oni są zewsząd. Znają historię Damroki. Więc to się niedawno sprowadziła. Słuchają, bo chcą poznać i historię Kaszub, i naszej księżniczki.
I dobrze, bo trzeba pamiętać, że nie wolno złamać danej przysięgi, nie słuchać innych jak żyrał. Dzień dobry. Obie humowa. Reszko, dam roczko. Tato, prosiłam tyle razy. Dam roczko. Przecież zawsze będziesz ukochaną córką tatusia. Jasne, jasne. Ukochaną, dopóki nie zaczniemy gadać o moim nowym mężu. Wcale nie miałem takiego zamiaru, ale skoro sama zaczęłaś... Nie działam! Co ci szkodzi? Przysięgałam! Dałam słowo! Można je oddać i rękę przy okazji. Nie! Nie? Nie! Wiesz, ilu rycerzy i książąt chciałoby cię za żonę? Wiem, już się dowiedzieli, że jestem w Chmielnie. Przychodzą i namawiają. A ja wyszłam raz za mąż i wystarczy. Nawet jeśli zjawi się ktoś jeszcze potężniejszy, silniejszy i wspaniały? Był już taki jeden, Racibor, świętej pamięci. To ja ci znajdę kogoś jeszcze potężniejszego. Tam rączko. Haczkę! Książę pani Ilia, mistrzu Pomorza i okolic, prosiłeś mnie, aby zorganizować jak... Ojoj. Jakąś atrakcję. Dla ciebie wszystko. Będzie zabijanie? Nie, książę, od tego jesteś ty. Sigaroc? Tutaj w środku komnaty? Mam coś o wiele lepszego. Pokaz gimnastyczny. Nuda! Może pani tak się... Boże, jaka nuda! No to my pani podziękuję. Ja już nie wytrzymam. Wygrałam tyle bitew. Zdobyłem tyle obu. Wszyscy się mnie boją. Wszystko mogę zrobić. Nic się nie chce. Ja mam dla księcia zadanie. Tak, poczyniem rzekę? Nie. Szukaj palców dwa razy. Nie. A więc w Chmielnie mieszka księżniczka Dąbrowka. Piękna, mądra i uparta. I jej mąż zginął i obiecała sobie, że już nigdy nie wyjdzie za mną. Oj. Więc może to jest dla księcia zadanie. Przyjadę, spojrzę i już będzie moja. Jerzy, pojedź tam. Chcę zobaczyć. To jedna. Skoro tak mówisz. Więc gdybyś kiedyś poczuła się słabo, wypij tych syropskaszubskich bylin. Natychmiast postawić je na nogi. Darosławo, skąd ty wiesz wszystkie te rzeczy? No, jak już będziesz w moim wieku, teraz. Nie sądzę, bo nie mam kiedy się uczyć. Ciągle nam coś przeszkadza. Spójrz, kolejny rycerz w konkurs staje. Dzień dobry. To chyba zbyt optymistyczna ocena. Która jest pani do Dąbrowka? Nie, bo nie zgaduję. Na pewno zgadnę. Ty tylko powiem, z czym przychodzę, Dąbrowka będę jej zachwycił. Jestem sługą księcia Barina, największego z książąt. O, tak mi powiem Dąbrowka. Zacznij. I jak myślisz, rycerzu, która z nas zemdlała? No to więc, która to Dąbrowka? Pani? Ja? Nie, to już do grobu się szykować, a nie do wesela. Co ty pani? Zapraszam. Dokąd? Do księcia Barina. A czy ten książę ma coś z uszami? Nie, że ma wspaniałe z książą. Wszystko ma wspaniałe. To co nie słyszał, że ja nigdy nie wyjdę za mąż? Słyszał, słyszał, więc chodzi, że jest pani wyjątkowa. On też wyjątkowy, więc będziecie wyjątkową parą. Nie będziemy. Proszę pozdrowić księcia. Do widzenia. Wyciąg głosy z nami. Thank you.
Czcigodny. Czcigodny książę Babinie. Czcigodny i mądry. Czcigodny i mądry książę Babinie. Szykując się do ślubu. Czcigodny i mądry książę Babinie. Szykując się do ślubu. No, chyba właśnie nie. Jak to? Ty trochę się nie zgodziłam. Nie chcę za ciebie wyjść. Nawet za mnie? Za nikogo! Nigdy! Rektuj płynia. A gdy będziesz chciała odczarować zły urok, musisz udać się na to miejsce, gdzie dwie rzeki łączą swój bieg. Dzień dobry, księżniczko. To następny. Jestem książę Bal. Czcigodny. Ja już mówiłam, nie jestem zainteresowana. Proszę wykazać moje dane z bazy. Jestem książę Bal. Ja pana nie znam i nawet nie chcę poznać. Hello, jestem książę Balim. Co to za ostatni 10 listów po tobie? Wracaj do swojej twierdzy. Wrócę, ale znam Rako. To ciekawe, bo się nigdzie nie wybiera. Zapraszam. Odmawiam. Jerzy. Zostawcie! On tak nie robi! Prawdziwy książę! Prawdziwy książę za wszystko, na co ma ochotę. Nie! Tak prawie nie podrobił łajda! To pani zdanie. Do widzenia! Popatrz, Damroko, to mój piękny zapis. Piękny zamek, piękna okolica. Ja też piękna. Jeszcze może być. Wiesz, księżniczką, będziesz dobrze. Ja już jestem księżniczką. Ale moją. Nie będę twoją żoną. Nie złamię danego słowa. Dlatego ty zachował się jak kawał świni. Wiele tracisz. Ja już wiele straciłam. I więcej się do ciebie nie odezwę. Tak? W takim razie zamknę cię w wieży. Zobaczymy, kiedy zmienisz zdanie. Słucham. My nie mamy wieży. To my budujemy. Tylko szybko. Ludzie, budujemy wieże! No. Tutaj będziesz mieszkać, nie zmądrzejesz. Jerzy codziennie przyniesie ci jedzenie, picie. Zapyta się, że zmądrzałaś się, zostajesz na żonę. Pamiętaj, jestem książę Barni. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Do zobaczenia. Oto jedzenie i picie. Czy chcesz zostać żoną Barnima? Oto dzień drugi. Oto jedzenie i picie. Czy chcesz zostać żoną Barnima? Dzień 18. Oto jedzenie i picie. A oto już nawet nie pytał. Potężne siły natury! Wzywam na pomoc dobra!
zabawy. Zabrałam już leci do siebie pomoc! Tęsknię za Dorosławą, za wolnością i za Chmielnem. A co to za dziwne ptaki na horyzoncie? Łabędzie? Ale jakieś takie gigantyczne. No, Sienka, dostaliśmy takie zlecenie, żeby panią stąd zabrać. Tak, to ja. Do drogi. Czy cierpi pani na lędzie wysokości? Nie. Czy ma pani alergię na łabędzie pióra? Nie. Dobra, to się udzielicie. Nie sądzę, ale myślę, że powinniśmy już lecieć. Dobra! Oczywiście, prawie tylko nadmienić, co to realizowane przez gatunek cygnus cygnus, łabędź krzykliwy, nie podlegają żadnym regulacjom paszportowym, ani żadnej kompensacji na utracony bagaż. Dobra! Szybko! Tu wieża kontrolna. Czy cygnus cygnus pierwszy jest gotowy do lotu? Tak, a czy cygnus cygnus drugi? Oczywiście. A czy cygnus cygnus trzeci? Oczywiście. Startujemy. Książę! Książę! Łapie się kurwały księżniczkę! Ja to będzie strzelaj do nich! To nasze kadrowcy wysłało! Czyli jak? No tak! Wypadniemy na pie na ziemi. Jestem książę Barniem. Dam roka będzie moją żoną. A co tam lecą od nóżę? Chybnie, łabędzie. Jakieś biurze, duże jakieś. I z pilotem? Pilot łabędzia. To wyjątkowe nabędzie i wyjątkowy pilot. Dobroka! To nie moja zasługa, tylko przygody, miłości i dobra. Pragnę, abyśmy w podzielce wybudowali świątynię, gdzie każdy będzie mógł się modlić, przeżywać dobre chwile i prosić o przetrwanie złych. Zbudujemy? Zbudujemy! Jak to powiedziałaś? Będziemy prosić o przetrwanie złych chwil? Tak. Chyba właśnie nadchodzą. Dzień dobry, córko. Dzień dobry, księżniczko. I moja przeżona. Pady stygnęła, będzie uciekać. A ładnie to na kobietę porywać. To się czubi, to się lubi. Dajcie sobie rękę, ślub i załatwiona. Ślub nas stoi, więc nie trzeba daleko iść. Zgoda? Czy wy mnie nie słyszycie? Dam słowo, że nie wyjdę za mąż. Ten człowiek mnie porwał i uwięził. Ojcze, jak możesz namawiać mnie do ślubu? Czujesz rocznicę grę. Chcę go ukryć, nie wiem gdzie, bo wydzięki kilka łez.
zdania nagle tracą sens. Ojca już nie rozumiem i dobrze wiem, że on mnie też. Od wspomnień chcę już iść, do gniewna uciec, od miłości z dala być i zaklęcie użyć. O, chcę, abym znowu męża miała, choć samotności już do twarzy. Od tego chcę. Masa wspomnień w mojej głowie, na szyjcia romans, nie tym razem nie. Tego chcę. Powiem jak staram się uczyć wieś daleko chcę. Zaginam czas i miło wiesz. Wspomnień chcę już iść, to piękna gdzie chcę. Musi zabyć i zabryć się uczyć. On chce, abym znowu męża miała, samotności już do twarzy mi. On tego chce. Masa wspomnień w mojej głowie, na życia romans, nie tym razem. When it's heaven's nary, where me, a pod całe tnęce i do twarzy mnie. Cegłę chcę. Wiele słoiminku w mojej głowie, na sieci głę kętrę i tym razem mi. Do tego chcę. Nie! Zmarnuję sobie życie, jak będę słuchać innych, a nie siebie. Ja lepiej wiem, czego ci potrzeba. Nie, tato, nie wiesz! W tej chwili mam wziąć ślub z Barnimem. Nie! Prędzej cykuj się do tych drzwi i na zawsze przy nich zostanę. Wierzysz? Teraz powsiądę. Teraz słaba! Jeśli w tej chwili nie weźmiesz ślub z Barnimem, wrócimy do drzwi do jeziora. Nie zgadzam się! Tak? Tak? Nie może być tak, żeby się córka ojca nie słuchała. Przecież ona zginie. Głupiej i upartej niż szkoda. Zabij mnie. Do wody. Jestem twoim człowiekiem. Chodźcie na pobytą rokę. To zakazuję komukolwiek wejść do wody. Niech tonie. Księciu Barnimie, podobno nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Jak widać, myliłem się. Ale możesz jeszcze dokonać niemożliwego, tak? Wybaczyć drugiej osobie i zmienić własne zdanie. To jest najtrudniejsza rzecz ze wszystkich. Słucham? Możesz uratować księżniczkę, która nie chciała wyjść za ciebie za mąż. To prawdziwe bohaterstwo.
Ani mi się wam. Stój! Kradzę na brzeg! Dziękuję! Książę! Tego się po tobie nie spodziewałem! Szacunek! Biorę wojska! Zrobię najazd na wasz zamek! Skandal! Ładnie jest, że się księcia Świętopełka do jego domu. A my możemy tańczyć. Mogę coś fajnie dodać Państwa? Wolałabym nie. I żyliśmy długo i szczęśliwie. Koniec! Prosimy o rąkę braku. Kiszka, ławny pierwszy, Monika Poleciak, ławny, nie ustawajcie, proszę. Pani reżyser, która jest tam na górze, Małgosia Trymiszkowa. Jeśli Katarzyna Mikarska, założycielka tej fundacji i tego teatru, chciałabym podziękować mamom i rodzicom i dziadkom, którzy są obecni tutaj na tej sali, ale też w kulisach. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, że całą scenografię, wszystkie kostiumy, które powstały z papieru, jak widzicie, więc to była nie lada gratka przewieźć je tutaj, przynieść na własnych plecach je tutaj w ten deszcz do Was. Słuchajcie, stworzyła Bogusia Bednarek, która fantastycznie na Expo w Dubaju też stworzyła kolekcję kwiatów polskich. Między innymi te kwiaty robiły dzieci, scenografię i kostiumy też. Także podziękujmy też. Chmielna, dumna Damroka. To był scenariusz fantastycznego, niesamowitego Szymona Jakimka, którego z nami dzisiaj nie ma, ale też gromkie brawa do Szymona. Dziękuję, ale poproszę, żeby została jedna z greczynek, czyli Zuzia. Jest Zuzia przy mnie. Proszę bardzo, już zapraszam Was w kulisy. A przepraszam. Nie w kulisy. My zapraszamy dzieci teraz do klubu Atelier, na salę werandową, na omówienie z kapitułą honorową Waszego występu. Wow, bo w tym czasie tutaj musicie montować kolejny temat. My zapraszamy kapitułą honorową i cały zespół do... To jeszcze, słuchajcie, bo my mamy jeszcze niespodziankę, pozwól, bo to zawsze jest dla nas bardzo ważne. Słuchajcie, daliśmy Wam słowniczki.
te słowniczki mieliście na waszych miejscach. Czy macie je w dłoniach? Tak. Dobrze, to ja was poproszę jeszcze, ponieważ my jesteśmy Teatrem Kaszubskim, zależy nam na tym, żebyście trochę tego Kaszubskiego usłyszeli, poznali. Więc przepraszam, teraz moi aktorzy teraz cichutko stoją albo schodzą, ale cichutko, dobrze, bo widownia teraz jest głównym protagonistą. Słuchajcie, weźcie te słowniczki w dłoń, ponieważ powtórzymy sobie te słówka po kaszutku. Zuziu, pomożesz mi? Okej, dobra. Dzień dobry. Dobry dzień. Dobry dzień. Dobrze. Księżniczka. Księżniczka. Żona. Białka. Białka. Tata. 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 Nie macie w słowniczku, ale drugie ważne ważne słowo w życiu każdego dziecka, właściwie najważniejsze, którego nie ma tu w słowniczku, to jest słowo mama. Jak jest mama po kaszubku? Mema. Mema. Dobrze, mamy tatki mema. Jezioro. Jezioro. Góry. 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 Łabędzie. Świetnie. Duży. Dom? Chęć! Dobrze. Dziękuję! Dziękuję!